Cześć kochane, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na lekcję, na kolejną lekcję, kolejny temat dzisiaj, czyli włosy. Podejrzewam i planuję, że właśnie lekcji nieprofesjonalnych na temat moich włosów pojawi się kilka, bo kilka fryzur, które sobie układam i które Wam się podobają, a często mnie pytacie, jak zrobiłam to. Wiadomo, w komentarzach jest ciężko to wytłumaczyć, więc najlepiej jest nagrać filmik. Dzisiaj bardzo prosta fryzura z któregoś ostatniego filmiku, która Wam się spodobała i oczywiście dostałam bardzo dużo komentarzy, żebym tak się właśnie czesała, że tak mi pasuje, tak jest dla mnie odpowiednio. No więc postanowiłam Wam nagrać filmik, chociaż to jest po prostu coś banalnego, no ale skoro chciałyście zobaczyć taki filmik, to więc jestem. Fryzura na bok, tak mniej więcej będę się prezentowała, jak właśnie mam wysuszone włosy. To są moje włosy wysuszone, tak one się prezentują. Umyłam je i po prostu wysuszyłam, oczywiście termoochrona była, serum i mgiełka. Walę tego po prostu teraz tyle, żeby te włosy były ochronione, bo wiadomo, mam rozjaśniane, także nakładam tego dosyć dużo. W sumie mogłabym to tak zostawić, gdyby nie było mocnego wiatru, gdyby nie padał deszcz, mogłabym to wszystko tak zostawić, taki artystyczny nieład i to mogłoby się tak prezentować i wcale nie jest źle, ale oczywiście no ja, jak wiecie, dążę do czegoś innego i po prostu coś musi się dziać, coś muszę robić z tymi włosami. No i tak jak Wam mówię, to są włosy po prostu tylko i wyłącznie wysuszone. Najpierw zrobiłam sobie przedziałek, oczywiście takim szpikulcem, po prostu robię sobie ten przedziałek, tak. Normalnie po prostu wkładam, tak, i po prostu jak włosy są jakoś nierówno, to je przekładam właśnie na, nie będę tutaj nic widziała, kurczę, z tym lusterką, muszę trochę tak właśnie na stronę po prostu tą, na którą chcę, żeby mi się włosy układały i właśnie tak to się prezentuje, czyli zrobiony przedziałek i tylko i wyłącznie wysuszone włosy w ten sposób, tak sobie suszę właśnie w takiej pozycji, żeby te włosy mi się układały w tą stronę i oczywiście będę używała prostownicy. Mam prostownicę z Philipsa, już Wam kiedyś ją przedstawiałam, ale tutaj nastawiam sobie stopni i ja tylko i wyłącznie 140, nigdy nie przekraczam tej właśnie temperatury. Nie lubię tej prostownicy, nie wiem dlaczego kupiłam po raz drugi prostownicę Philipsa. Pierwsza mi się nie sprawdziła, niestety bardzo mocno paliła mi włosy. Kupiłam następną i myślałam, że ta będzie lepsza, bo zapłaciłam za nią chyba 250 czy 230 zł i miałam nadzieję, że ona będzie lepsza, ale niestety nie jest lepsza. Oczywiście jeszcze raz nałożę serum ochronne, to jest Marion i to jest właśnie serum chroniące włosy przed działaniem wysokiej temperatury. Tak się prezentuje, zapłaciłam za nie 7,90 w drogerii Astor. Jest chyba niewydajne troszkę, bo już mi się kończy, a no, jak wiecie, niedawno je kupiłam. Ona ma troszkę taką konsystencję tłustą jak jedwab, ale nie tłuści włosów i po prostu jeszcze raz na końcu, najbardziej na końcu nakładam, wcieram we włosy to serum. Teraz mam trudności trochę z układaniem tych włosów, bo jak wiecie, grzywkę mam tu akurat w tym miejscu krótszą. Nawet jest to widoczne właśnie i ciężko jest ułożyć te włosy, ale jakoś sobie radzę. Czekam, aż one mi odrosną i planuję mieć w ogóle grzywkę na bok, także chciałabym mieć dłuższe włosy i po prostu grzywkę na bok, to jest w moim planie. No i dobra, już jest nasmarowane. Ono strasznie tłuści ręce, także to trzeba umyć, ale kranu tutaj nie mam, także muszę jakoś to ogarnąć. Wszystko bardzo ładny ma zapach to serum i tak jak Wam mówię, strasznie tłuste, teraz mam bardzo tłuste ręce, mimo tego, że tego nie widać, one są strasznie tłuste. Ale jak widzicie, no nic nie widać na włosach, żeby one przetłuszczały włosy, absolutnie nie. Mam nadzieję, że będzie lepiej chroniło. No i dobra, i zaczynamy zabawę. Ten bok zawsze delikatnie prostuję, tylko delikatnie. W ten sposób i najczęściej on będzie za uchem, chyba że wiatr mi rozwieje i po prostu będzie poza uchem. No właśnie. Jak widzicie, tu mam takie proste, a tutaj mi odstaje na uchu. To mnie strasznie drażni, ale no niestety fryzura, zapuszczanie włosów jest najgorsze po prostu z takich króciutkich włosów. No i dobra, i teraz ten bok. Przeczeszę to. I ja delikatnie tak po prostu prostownicą
w tą stronę, jak widzicie, te włosy wywijam. One wtedy mi się sklejają tak jakby ze sobą i jak spryskam lakierem, to mi się utrzymuje cały dzień. Dlatego też tak je wywijam troszkę, jak możecie zobaczyć na prostownicy. Całą tą długość, żeby to tak równo wyglądało, żeby to nie było takie, o właśnie, odcięte. No i dobra, i tyle prostownicy. Po prostu delikatnie, tylko żeby one tak się ze sobą jakby sklepiły. I teraz tapirowanie. No i ułożenie fryzury jest ok, jak widzicie. Coś takiego właśnie robię. Tutaj delikatnie podnoszę ten bok. I tylko i wyłącznie utrwalenie mi zostanie. Troszkę mogłam wziąć żelu, żeby to ujarzmić ten bok, ale dobrze, no niech tak zostanie. I teraz oczywiście lakier. Tak zawsze biorę włosy po prostu między palce i opryskam lakierem, żeby ten lakier mi się dostał właśnie między włosy. No, żeby coś takiego było. Tyle. To a moja fryzura, cała filozofia mojej fryzury, która Wam się niezmiernie podoba. Czyli jak widzicie, suszenie włosów. Ja ogólnie, jak chcę mieć odpowiednio ułożone włosy, to już robię to podczas suszenia. Czyli jak chcę, żeby one były na bok, od razu na mokrych włosach robię przedziałek i suszę po prostu je w tą stronę. Od razu tak je układam po prostu między palcami, żeby one mi się układały w tą stronę już podczas suszenia. I one, jak widzicie, wysuszone już wyglądały tak po prostu na bok i prostownicą. Jak macie właśnie taką niesforną grzywkę, to właśnie fajnie jest sobie wziąć prostownicę, złapać włosy i delikatnie w tą stronę wywinąć. Jak widzicie, one się tak jakby skleiły razem i tak tworzą jeszcze nie idealnie taką prostą tutaj linię, bo no niestety grzywka jest tu ucięta, ale mniej więcej to wygląda właśnie tak, jak ja bym chciała to widzieć. No i oczywiście do końca jadę tak delikatnie właśnie w tą stronę wywijał, żeby ten bok tak po prostu wyglądał jednolicie, żeby po prostu było to takie wywinięcie jednolite. No i tak się prezentuje moja fryzurka, która ostatnio strasznie Wam się spodobała. Zapuszczam w dalszym ciągu włosy, także mam nadzieję, że niedługo będą już takie, że coś będzie można z nimi zrobić, jakąś fryzurkę dla Was, bo ogólnie lubię się czesać, lubię kogoś czesać i coś tam zawsze z tych włosów zrobię. I tak jak Wam mówię, no pojawi się na pewno jeszcze kolejna część lekcji nieprofesjonalnej, może z tym takim tutaj do góry spięciem. Też jest banalnie prosto, ale również mnie o nie prosiłyście, również o nie pytałyście, tak samo jak o tą fryzurę, no ale jak widzicie tutaj wielkiej filozofii nie ma, no ale skoro chcecie, no to jestem z takim filmikiem. No i to na tyle by było, kochani, także mam nadzieję, że osobom, które również zapuszczają włosy, które również mają problem niekiedy z ułożeniem włosów, pomogą w jakiś sposób. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam mocno buziaczki, pa, pa.